Dzień dobry, moja leśnica apel, jak najlepiej pozbyć się świątecznych kalorii? Chodzić, chodzić i chodzić. Cały czas. Non stop. Póki można. Poddaję się tym kaloriom. Poddaję się. Ja to specjalnie nie jestem tam zwolennikiem obżarciuchem, ale lubię dobrze zjeść. Szczególnie tam ciasto, ciasto. A jakie ciasto najbardziej pan lubi, takie z Wigilii? Serniki makowe, to są moje ciasto ulubione. Znaczy tam, zresztą ja lubię wszystko. Chodzenie na imprezy. Ale jak na imprezie można stracić kalorie? Chyba raczej zyskać. Nie, no dużo tańcząc. Dużo spaceru i taka mała latorość sprzyja temu, żeby sporo aktywności, spacerować. Tak. Liczyć kalorie po prostu. Święta żeby... świętami, ale żołądek nie odczuwa świąt. Najprościej to iść w góry. A w jakie góry najlepiej? No ja pochodzę, znaczy aktualnie mieszkam w Monachium, więc polecam Alpy. Nie mam problemu, jem. I zawsze wszystko szybko spalasz, tak? Ja ostatnio 4 dni nie jem, bo jest wielki post. I po prostu pan przygotowuje miejsce sobie? Tak, no bo wiadomo, Wigilia się zbliża, żeby coś zjeść. Oszczędnie z pożywieniem i z kaloriami. No bo tak to efekty są później zatrważające. Ważne są pewnie jakieś spacery, nieprzesiadywanie przy stole, jakieś takie siedzenie bardzo długie. Na siłowni albo na rowerze pojeździć, nie? No właśnie widzę, jeździcie na rowerach, czyli już przygotowujecie taką formę na święta trochę. Robimy deficyt kaloryczny, ja muszę zjeść. Okej, a jak dużo jesteście w stanie zjeść przez święta? No my generalnie za dużo nie jemy, także do 3000 kalorii. Kije i spacer na wodociągi. Mniej jeść! No nie, można chodzić na treningi biegania, na lekkoatletykę. Po prostu muszę się pilnować, tak? Mówię też mojej rodzinie, że po prostu mnie przygotowywali, tak, żebyśmy mogli to po prostu przejeść, żeby nie było za dużo zapasów, żebyśmy musieli za dużo wrzucać. Po prostu staram się oszczędzać. A to się udaje? Zobaczymy w tym roku. Myślę, że tak. Myślę, że się uda. U nas jest taka tradycja, że potrawy przychodzą w odstępach czasowych. Spacer. Na pewno spacer. Tak, spacer. No tak. A ja sobie nie żałuję. No to jest trudne pytanie, bo zwykle w czasie świąt nabywamy kalorii. No trzeba wykazać się rozsądkiem po prostu. Spacerować, tak mi się wydaje. Nawet przed świętami jest dobrze zrobić miejsce na... Co pan też czyni. Tak jest, dokładnie. Znalazłem chwilę czasu, także wyszedłem się przejść. Normalnie zamiast 5 pierogów to tylko 2. Zamiast 3 krokietów tylko 1. Chodzić. I zawsze to wystarcza. Zależy, ile tych kalorii jest. Ćwiczyć. Po prostu ćwiczyć. Po prostu ćwiczyć. Ale na razie pan widzę ćwiczy, sprawdza poziom oleju, tak? Na razie to. Ale jest wszystko dobrze. Wszystko w porządku. Bardziej jest coś pożywnego, a mniej kalorycznego. Ograniczać jedzenia nie polecamy, akurat to jest ten okres, kiedy chcemy jeść i korzystać z takich rozkoszy. Natomiast sam sport jest przyjemny, jak najbardziej, można z tego korzystać. Powiem szczerze, że dla nas, dla mnie to tak bez czekolady i bez kawy to świat nie istnieje, także nie będę się pozbywać, poszalejemy. Bieganie, jakieś ćwiczenia. A jakie ćwiczenia najlepiej tak spalają te kalorie? Brzuszki, pompki, to podobne. To w ogóle jest tak trudna sprawa, że wszystko chodzi grube. No ale właśnie co zrobić, żeby nie chodziło wszystko grube? To takiej dziewczynki, to znaczy o takiej serwetce pytaj się. One będą wiedzieć, ci co mają brzuchy, to nie wiedzą. Nie bardzo. Dlatego właśnie mają brzuchy. Moja oleśnica.pl